Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji. Dzisiaj będziemy recenzować klawiaturę Gigabyte Force K7, czyli moim zdaniem jedną z najlepszych klawiatur membranowych na rynku. Klawiaturę niedrogą, funkcjonalną i przede wszystkim dla osób poszukujących klawiatury o niskim skoku klawiszy. Jest to naprawdę ciekawa konstrukcja, ale przekonacie się o tym w tej recenzji. Natomiast ceny tej klawiatury sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zachęcam do zajrzenia właśnie tam. Ciekawe linki się tam pojawiają. A tymczasem zaczynamy. Przed nami legendarna już klawiatura Gigabyte Force K7. Klawiatura, którą miałem okazję kiedyś testować, no już dobre 3 lata temu, więc to było dawno temu. Natomiast klawiaturka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Teraz mam ją ponownie w testach, już teraz u siebie na kanale, więc powiem Wam, że nadal jest to jedna z najlepszych klawiatur niemechanicznych, jakie występują na rynku, pomimo że jest już ładnych kilka lat w sprzedaży. Oczywiście teraz kosztuje już troszeczkę mniej, ceny sprawdzicie w opisie filmu, a klawiatura jest godna polecenia. Dlaczego, dowiecie się dzisiaj. Przede wszystkim mamy tutaj bardzo płaskie klawisze, układ nożycowy, 5 milionów kliknięć żywotności, więc jak na membranówkę bardzo dużo. Więc klawiatura oczywiście polecana dla osób szukających klawiatur o takim niskim skoku. Przy okazji posłuchajcie, jak ona jest cicha. Bardzo to po prostu przypomina pisanie na klawiaturze od laptopa, ponieważ jest to dokładnie taki sam układ. Tym, że tutaj klawisze mamy po prostu większe, ta klawiatura jest dość duża. Cała ta odległość pokonywana przez klawisz to są tylko 3 mm, więc naprawdę malutko. Siła nacisku według specyfikacji to 55 gramów, więc no nawet więcej niż w mechanikach. Natomiast nie jest to jakieś super mocne naciśnięcie. Według mnie te klawisze chodzą pomimo wszystko bardzo lekko, ponieważ mamy ten niski skok. Mamy 180 cm przewodu w oplocie, jak widzicie, z takim organizerem pozłacany w tyku USB, więc klawiatura operuje na częstotliwości 1000 Hz, czyli działa w 1 milisekundę. Po prostu klawiatura dla graczy, jakby nie było. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, to zobaczcie sobie ją od spodu. Mamy tutaj takie otworki. One są po to, że jakby nam coś się wylało, to ta klawiatura być może to przetrwa. Jest duża szansa, ponieważ te płyny sobie po prostu tędy mogą wyciec. Tak to jest zaprojektowane. Mamy też duże antypoślizgi i zobaczcie, mamy podwyższenia też gumowane. Więc klawiatura na podłożu sprawdza się naprawdę dobrze, z podwyższeniami trzyma się ok, a bez nich też bardzo dobrze. Co do kształtu, jest taki dość kosmiczny, dość ciekawy. Mamy ścięcia, mamy jakieś wykrojenia. Jest podpórka pod nadgarstki, ale raczej taka ozdobna, ponieważ jest troszeczkę za mała i tak dłonie leżą gdzieś na biurku. Jeśli mamy taką półeczkę wysuwaną, to i tak to nam dużo nie da. Natomiast ja takich podpórek osobiście nie używam, dla mnie to minus nie jest, ale trzeba zaznaczyć, że ta podpórka jest po prostu jak dla mnie dość mała. Jeśli chodzi o układ klawiszy, jest to jedna z niewielu klawiatur takich gamingowych, powiedzmy, gdzie mamy duży pełnowartościowy Enter i za to mamy mały Backspace. Shifty mamy normalne, spacje również, więc pozostałe, że tak powiem, klawisze są bez zmian. Mamy klawisz Windows, mamy blokadę Windowsa osobno, mamy klawisz funkcyjny i z tym funkcyjnym możemy sobie zarządzać multimediami, które są tutaj. Zobaczcie, mamy różne ciekawostki. Jak widzicie, strona domowa, mam tutaj Google, Facebook, Twitter, czyli takie portale społecznościowe znane, przeglądarka poczty, menedżer urządzeń, kalkulator, player i zarządzanie tutaj multimediami, czyli play, pauza, stop, do tyłu, do przodu, czyli cały wachlarz funkcji multimedialnych, skrótów. Konfigurować tego nie możemy, ponieważ nie ma ta klawiatura oprogramowania, tak więc nie możemy tutaj sobie niczego pozmieniać, nie mamy żadnych makr programowanych klawiszy, ale jak mamy tyle multimediów, to chyba nawet nie musimy, moim zdaniem. Natomiast co do regulacji głośności, czy ona tutaj jest? Wyobraźcie sobie, że jest i zastosowano tutaj bardzo pomysłowy system, wręcz genialny, ale to już Wam pokażę od razu z podświetleniem tej klawiaturki. Podłączamy ją, uwaga, i ok, ja jeszcze tutaj przygaszę i zaczyna się najlepsza część tej prezentacji. Nie powiedziałem Wam chyba, że klawiaturka ma podświetlenie. Aha, przy okazji anti-ghosting też mamy na 7 klawiszy tutaj jednocześnie wciśniętych, a to zobaczymy za chwilkę w osobnej części z testem. Natomiast wracamy do podświetlenia. Uwaga, ta klawiaturka ma podświetlenie i mam tutaj dwie rolki.
Takie rolki od myszki działają też jako przycisk. Prawa, jak widzicie, reguluje nam głośność, czyli po prostu chcemy ściszyć. Dotykamy prawie rolki, przesuwamy ją, chcemy wyłączyć całkiem głośność, wciskamy i tyle. Natomiast naciskamy tą rolkę i regulujemy sobie jasność. Jak widzicie, w tej chwili mamy niebieskie podświetlenie. Wyłączymy jeszcze tu i już widzimy w pełnej krasie. Teraz naciskamy sobie jeszcze raz. Mamy zielone. Ponownie i mamy jasne niebieskie. Zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Wyłączone, niebieskie, ciemne, zielone, niebieskie, jasne. I oczywiście tą rolką sobie robimy ciemniej, jaśniej bądź wyłączone. Tak to wygląda, moi drodzy. Podświetlenie nie jest jakieś szczególnie mocne. Natomiast jak gramy czy piszemy w ciemnym pomieszczeniu, to naprawdę te cyfry, litery są dobrze widoczne, ponieważ podświetlenie to nie tylko przestrzenie między klawiszami, a także same tutaj te oznaczenia. Tak więc moim zdaniem widoczne jest to naprawdę dobrze. I kolory dość fajnie dobrane, chociaż moim zdaniem powinien być niebieski, zielony i czerwony, czyli takie ulubione moje kolory w klawiaturach podświetlanych, ale i tak jest fajnie. Mimo wszystko klawiatura w tej chwili już dość tania, klawiatura świetna, a i mamy to podświetlenie i to takie pełne. Jak widzieliście, przy pełnym oświetleniu tutaj w studio to tego podświetlenia praktycznie nie widać. Natomiast jak widzieliście, jeśli sobie zgasimy światło, to naprawdę jest dobrze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację. Teraz zrobimy sobie jeszcze test anti-ghostingu, jak to wychodzi w praktyce. Będą teraz testy, a następnie już podsumowanie, na które Was też zapraszam. Tak więc jedziemy dalej. Ok. Tak więc widzimy teraz test anti-ghostingu. Zaczniemy od tak zwanej strefy gracza. Mamy 4, 5, 6. No, siódmego mi już nie wykryło. Czyli 6 klawiszy w tej konfiguracji. Zobaczymy jeszcze tutaj sąsiedztwo. Teraz wykryło 4, spacja plus na przykład A, F, G. No, czasami wykrywa tylko 3, zobaczcie, różnie to wypada. W tym momencie znowu mamy 6, więc 7 to chyba wychodzi tylko i wyłącznie w jakichś specyficznych kombinacjach. Znowu 4. Więc anti-ghosting można powiedzieć, że jest, natomiast nie jest on rewelacyjny. O tym 1 wykryło tylko 2 klawisze. 6. No, producent podaje do 7, tak więc maksymalnie, jak widzicie, przy różnych tutaj kombinacjach to wykrywa mi 6, tak więc nie 7, niestety. Do gier teoretycznie powinno wystarczyć, natomiast rewelacji z tym anti-ghostingiem tutaj, nie ukrywajmy, nie ma. Dobra, myślę, że starczy, wypróbowaliśmy różne kombinacje i nic tu więcej niż 6 nie zdziałaliśmy. Dlatego to będzie wynik ostateczny i maksymalny, 6 klawiszy do 6 klawiszy wciśniętych jednocześnie. Czasami były to 2, 3, nawet 1. Of the escape pod. We're picking up another homing beacon.
taken. Secure that area and the pod. Ok, moi drodzy, test klawiatury Forska 7 od Gigabyte'a za nami. Klawiaturka już nie jest młoda, ponieważ od kilku lat ten model dostępny jest w sprzedaży. Ja sam miałem okazję, jak już wspominałem wiele razy, testować ją kiedyś, kilka lat temu i wtedy wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie. Jednak to było na początku mojej, powiedzmy, kariery testowania klawiatur, słuchawek, myszek. Nie miałem wtedy jeszcze zbyt dużej bazy do porównywania, bo byłem wtedy na etapie kilkunastu klawiatur. W tej chwili jest to już pewnie sporo, ponad setka klawiatur przetestowana i mam bardzo dobre odniesienie do klawiatur chociażby membranowych. Już mechaniczne pozostawiamy na boku, ponieważ to jest zupełnie inna kwestia. Co do klawiatur membranowych, w tej cenie zdecydowanie jedna z najlepszych, najbardziej funkcjonalnych klawiatur, ale uwaga dla osób lubiących klawisze o niskim skoku, płaskie klawisze, takie klawisze typu nożycowego, jak chociażby w klawiaturach od laptopów. Zdecydowanie nie jest to klawiatura dla osób lubiących klawiatury mechaniczne czy klawiatury o wysokim skoku, ponieważ ten klawisz reaguje zupełnie inaczej. Klawiatura podświetlana, jak widzieliście, w trzech kolorach, nie jest to podświetlenie jakieś bardzo mocne, ale w ciemnym pokoju do grania, do pisania wystarcza w zupełności. No i bardzo fajny patent z tymi dwiema rolkami, dzięki którym możemy zarządzać w bardzo łatwy sposób i podświetleniem, i głośnością. Tak więc moim zdaniem po prostu sprzęt bardzo dobry, sprzęt wart swoich pieniędzy dla osób szukających klawiatury ciekawej, prostej, o niskich klawiszach, o niskim skoku, naprawdę sprzęt wart polecenia. W dzisiejszej recenzji to by było na tyle, pamiętajcie, że jej ceny sprawdzicie w opisie filmu, za chwilkę jeszcze podsumowanie końcowe, plusy i minusy tego urządzenia na jednym ekranie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, jeśli film Wam się podobał, przydał, zasubskrybujcie kanał, polećcie go znajomym, ja będę Wam wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!